Suwałki Blues Festival 2022, 7-10 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Zapraszają organizatorzy, Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Festiwal realizowany jest z projektu w ramach funduszy EOG. Hey everybody, this is Shamika Copeland. I'm very excited to be coming back to Poland. The last time I was in Poland, I was pregnant with this guy. So that's been a while because he's 5 now. So I'm really, yep, you were in my belly. So I'm really looking forward to coming back. It's going to be so much fun. Please come on out to Suwałki to see us. Zostało mniej niż tydzień do inauguracji tegorocznego Suwałki Blues Festiwalu. Edycja ma być wyjątkowa. To będzie 15. edycja jubileuszowa Suwałki Blues Festival w tym roku. Szczególne jest dlatego, ponieważ realizujemy unijny projekt pod nazwą Suwałki Blues Festival – czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Suwałk. I tutaj będziemy realizować kilka różnych działań. Przede wszystkim rozwijamy rozpoczętą od początku festiwalu, od roku 2008, współpracę z festiwalem Notodden Blues Festival i z zespołami norweskimi. W tym roku zapraszamy w ramach projektu zespoły właśnie z Norwegii, z Litwy i z Polski. Szczególna też dlatego, że oprócz działań muzycznych mamy różne inne działania, takie jak warsztaty dla młodzieży, bluesowa piaskownica, czyli takie animacje dla dzieci, parada motocykli, koncert na mobilnej platformie i dodatkową scenę na suwalskich bulwarach przy Galerii Stara Łaźnia. Atrakcji więc będzie sporo, niektóre naprawdę nowe. Do takich niepraktykowanych dotąd wydarzeń należeć będzie ogólnodostępny plenerowy koncert otwarcia. W czwartek o godzinie 19 w Parku Konstytucji 3 maja będzie taki koncert pod nazwą Blues Mieszka w Polsce. Taki specjalny koncert, specjalnie przygotowany na tę okazję. I tutaj wystąpią gwiazdy polskiej estrady, polskiej muzyki rockowej i jazzowej. Pani Małgorzata Ostrowska, Kasia Kowalska, Laura Szafran, Krzysztof Sługowski i Sławek Wierzcholski. Będzie to specjalny koncert ze względu na to, że to są gwiazdy, które wystąpią w tym koncercie w specjalnym udziale. Wystąpią też w takim dość nietypowym programie bluesowym. Przeważnie są znane zupełnie z innych projektów i programów, a tutaj wystąpią i zaśpiewają swoje ulubione tematy i piosenki bluesowe, także myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla słuchaczy. Bogdan Topolski jest przekonany, że ten właśnie koncert rozleje bluesa na całe miasto. Przez kolejne dni na scenach będą stawali kolejni artyści. Na dwóch dużych scenach, przy Ratuszu Miejskim i w Parku Konstytucji 3 maja. I w Parku Konstytucji w piątek i w sobotę wystąpi mimo że zespół brzmi, nazwa jest anglojęzyczna, Gerrymuur Tribute Band, jest złożony z polskich muzyków i zespół Śląska Grupa Bluesowa z towarzyszeniem Romana Pazura Wojciechowskiego. Też to będzie, myślę, ciekawa i taka dość interesująca prezentacja śląskiego bluesa tutaj w Suwałkach. Festiwalowa rzeczywistość wraca w tym roku do normy, bowiem kolejne dwie sceny staną na Chłodnej i w Parku Marii Konopnickiej. Dodatkowa scena pojawi się na suwalskich bulwarach. Zdaniem szefa artystycznego tego wydarzenia, mimo że w tym roku nie będzie bluesowych gwiazd z całego świata, to festiwal będzie kąskiem naprawdę smakowitym. Poziom zespołów z Norwegii, z Litwy, myślę, że będzie gwarantował to, że wszyscy będą się bawili bardzo dobrze, będą wspominać poprzednie edycje i mam nadzieję, że wszystko się uda, że pogoda dopisze i będzie wszystko bardzo dobrze, tak jak było przed pandemią. Wybory muzyczne Bogdana Topolskiego zawsze trafiały w dziesiątkę. Suwalska i przyjezdna publika była bardzo usatysfakcjonowana jego propozycjami. Na co w tym roku czeka dyrektor artystyczny bluesowego święta? Najbardziej czekam na koncert niedzielny. To będzie taki dodatkowy koncert specjalny, poza projektem, dodatkowy o nazwie Suwałki Blues Festival Extra Ladies Night o godzinie 18 w Suwalskiej Arenie. Zapraszamy na koncert biletowany pod nazwą Ladies Night, Suwałki Blues Festival Extra Ladies Night. I tam wystąpią też właśnie te gwiazdy, których nie udało nam się zaprosić ze względu na projekt. Wystąpi amerykańska wokalistka Shamika Copeland,
fińska gitarzystka i wokalistka Erja Laitinen i trio, polskie trio Ornery Broad. Ten pofestiwalowy bonus będzie prawdziwą perełką. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na ten koncert Ladies Night, ponieważ będzie to duża atrakcja. Mam nadzieję, że wszyscy znajdą coś dla siebie i ten wieczór kobiet, które będą śpiewać i prezentować bluesa, będzie udany. Zapraszam wszystkich. Dodamy tylko, że Szemekia Copeland uznawana jest za najwspanialszą wokalistkę bluesową, a jej suwalski występ będzie tego lata jedynym jej występem w Europie.